Witam wszystkiego serdecznie oraz kolejny na moim kanale, wasze zajebiste ciało, Pink Bell, z tej strony kłania wszystko po samym kapiska. Yo, bitch! W tle jak zawsze Black Ops 3. Jak już mówiłem, tym razem mam za czasu Black Opsa 2 o wiele więcej rzeczy wam pokazywać. Jakiś mech, pierdółek, ciekawostek, może czasami od czasu coś pomóc i tak dalej. Dzisiaj chcę wam pokazać, jak wygląda stat track na broni w Black Opsie 3. Co? Jaki stat track? Przecież coś takiego podobnego mieliśmy w CS-ie. Dokładnie. Jak ty wiesz, pomyślał sobie, że odgapią sobie ten otóż to pomysł, bo jest to bardzo, bardzo zajebisty pomysł. I chociaż ja nawet w CS-a nie grywam, już dawno nie grywam, o tak, zacznijmy, to tak czy inaczej bardzo mocno podobają mi się oczywiście te bronie, gdzie są te stat tracki. O co chodzi? Chodzi o to, że w Black Opsie 3 możemy prestiżować naszą postać i możemy prestiżować osobno też nasze bronie. Czyli tak, tylko żeby każdy wiedział, jak to funkcjonuje. Nasza osoba, jeżeli naszą postać prestiżujemy, to tak czy inaczej nasze bronie zostają w tym samym stanie, tak? Oczywiście te, które od tego i tego levelu są już odkryte. Jeżeli, nie wiem, powiedzmy przy levelu, nie, teraz dla przykładu, nie wiem, 35, odkrywamy jakąś broń, to ta broń zostaje, że tak powiem, odkryta od razu w tym stanie, jak ją pozostawiliśmy w ostatnim prestiżu. Tą broń prestiżujemy osobno, zdobywając do niej wszystkie dodatki, czyli po prostu levelując tą broń tam do levelu 18. Potem naciskamy prestiż, boom! Za pierwszy prestiż możemy nałożyć sobie na broń klantak. Bam! Bardzo fajna rzecz, też już znana z starych kodów. Klantak już, że tak powiem, długo, długo, długo w kodzie jest. Boom! W starszych częściach Black Opsa były one tak jakby takie wyryte literki na broni. Tym razem jest to taki mały wyświetlacz LCD, bardzo tani, że tak powiem, z kresek zrobione cyferki i mamy tam nasz klantak. Za prestiż drugi, czyli drugi raz zdobycie wszystkich dodatków do tej broni z levelowaniem na maksa i z prestiżowaniem tej broni dostajemy możliwość założenia sobie zamiast klantagu, nałożenie sobie stat tracka. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Stat track pokazuje nam po prostu, ile killi już łącznie zrobiliśmy tą bronią. I liczą się też kile, które zrobiliśmy, że tak powiem, od samego początku lub też podniesioną bronią, nie tylko te, odkąd zdobyliśmy ten stat track sam w sobie, tylko naprawdę całej, że tak powiem, grze, ile zrobiliśmy killi tą bronią, nie licząc kampanii teraz i zombie. Yo. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajnie to wygląda. Na niektórych broniach nawet tego nie widać. Niestety są tak czasami wklejone na tą broń, że po prostu nie da się na to spojrzeć. Jednak szkoda właśnie w przykładzie, tak jak tutaj wam pokazuję, XR2 wygląda to wyśmienicie, bardzo ładnie. I jest to bardzo fajna rzecz. Dobra, to by było na tyle. Ja po prostu chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Dla osób, które być może jeszcze do drugiego prestiżu broni nie doszły, a chciałyby już wiedzieć, co to daje, czy w ogóle się opłaca. I to wszystko. Ja w tym miejscu dziękuję za obejrzenie mnie do końca. Pamiętajcie, że bisto pizda i jak zawsze zapraszam do następnego razu. Bitch! Yo! Mówiąc zawsze bitch na końcu filmu, mam na myśli bista mamy. Nara.